treningu, słuchajcie, kudełka, wchodzimy w kolejny etap. Widzę drabinki, wchodzą w ruch, kochani, także będzie koordynacja, będzie motoryka. Jest to bardzo ważny element, kochani, w szkoleniu sportowców. Jest to element, który jakby szybką nogę szybsza. Także, Nasiu, czy ty lubisz trenować na drabinkach? Lubisz skipy i wszelkiego rodzaju tego rodzaju ćwiczenia? Słuchaj, a od kiedy trenujesz na drabinkach, nie czujesz, że masz troszkę szybszą nogę i nawet jak robisz dribblingi z wody, że czujesz, nie? Jest przyspieszona nóżka, prawda? Także słuchajcie, za momencik nasz trening wchodzi w kolejny etap. Mamy przygotowane drabinki, będziemy skipować, także ja za chwilkę do Was wracam. Okno! No, zmienia się ćwiczenie treningowe. Zobaczcie kudełek, kochani, na drabinkach. Myślę, że bardzo dobrze mu to wychodzi, ale w tym momencie kudełek te rzeczy często trenuje, także nie jest mu to obce. Zobaczcie. Super, Kudzio. I teraz zobaczcie, przenosimy się na tamtą stronę. Natomiast w tej chwili kolejni zawodnicy pokonują drabinkę takim roll topsem, czyli przetaczaniem podeszwą stopą, kochani. No, tak jak mówię, Kudek sporo tego typu ćwiczeń prowadzi, natomiast kiedy on już włącza do tego szybkość, to czasami dokładność gdzieś troszeczkę ucieka. Natomiast no, prawdziwym mistrzem tych drabinek, kochani, w przetaczaniu piłek to jest Gucior. Gucior, a przetocz kawałek dla nas z ciekawości na linii piłkę, jakby była drabinka, to co oni toczą? Chodzi o szybkość, o szybką akcję. Dawaj szybką nóżkę. No na linii, niby to jest drabinka. No ognia. Zobaczcie. Patrzcie, cyk i... Tak, jak najszybciej dasz radę, no. Słuchajcie, bez rozgrzewki, zobaczcie, to jest absolutna maszyna. No brawa, rewelacja, rewelacja. To jest maszyna, natomiast oni do takiego stadium dążą. Słuchajcie, no różnie to na początku wychodzi. Ta koordynacja jest troszkę na stojąco czasami u niektórych. Zaraz zobaczymy, jak sobie będzie radził, kochani, kudełek, jak sobie radzą kolejni, ale tak naprawdę, kochani, no teraz Tusia. No. No szybciutko, bo kudek startuje. No Kudzio, lecimy. Słuchajcie, ja przypominam, że jesteśmy cały czas na urodzinowym treningu kudełka. To jest jego pierwszy trening jako sześciolatka. Także zobaczmy, w tej chwili będzie ją teraz w drugą stronę rolował. Też mu idzie szybko, co? Zobaczcie, tak obiektywnie. Naprawdę, jak na sześciolatka, naprawdę fajnie to wygląda. Teraz tam jest kawałek, kiedy musimy zrobić ze zwodem. I po zwodzie, zobaczcie, jest strzał na bramkę. Pięknie, ładnie. Ubite. Teraz słuchajcie, Nasia coś tutaj słyszymy nam zrobiła, no. No. To by mi się udało dużo kapek zrobić. Tak? Wiesz co ja zrobiłam? No. Tak, obok siebie przywróciłam i zaczęłam robić kapki prawo. Świetnie. Tata, tak i robić kapki, co nie? No. A ja mówię tak, że tutaj. No. A i od razu dookoła. Rozumiem. Słuchajcie, w każdym bądź razie bawią się maluszki na turnieju FA, natomiast te starsze maluszki, Gutek z Nadią, czekają na swój turniej, trening, przypominam. Natomiast Kudełek jest na urodzinowym treningu z Football Academy z trenerem Grzesiem w Bolesławcu, także za chwileczkę wrócę do... Brawo, Szymonku, super, szybciutko, elegancko, czyściutko, bardzo ładnie. Dawaj piątkę, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Kudziu. Dawaj szybciutko, szybciutko, dawaj piątkę i leć do treningu. Wszystkiego, a to potem dopiero, na razie leć. Pyta, gdzie cukierki? Cukierki na koniec. Oj, kochany, jest niesamowity. Jest niesamowity, naprawdę. Natomiast zobaczcie, cały czas Gutek z Nasią bawią się w jakieś tam podbicia skiloskie, tak? Podpatrzmy ich troszkę, bo oni praktycznie sobie sami, tak jak mówię, fajnie organizują czas, także zobaczcie, o ile Gutkowi, o ile Nadii i Kudełkowi jest naprawdę łatwiej, dlatego że w tym momencie jakby nieświadomie Gutek uczy, nieświadomie. Brawo, Nasiu, brawo!
Jakby to nie jest zamierzone, to jest w ramach normalnej zabawy, kochani, ale no jeżeli ma się takiego nauczyciela, jeżeli ma się pod ręką, kochani, osobę, od której można cały czas coś uczyć, coś podpatrywać i tak dalej, kochani, jest to po prostu o wiele łatwiej, dlatego Kudełkowi jest o wiele łatwiej trenować, bo on ma i Nadię. Brawo, Nasiu, to było świetne, aleś zaskillowała teraz, świetnie. No niesamowite, słuchajcie, no tak sobie ich podpatruję tu jednym okiem. Brawo, Naśku! Natomiast słuchajcie, Gutek dookoła świata w jedną, dookoła w drugą. Natomiast tak naprawdę to taki troszeczkę dodatek do naszego odcinka, w którym głównym bohaterem jest, kochani, dzisiaj najmłodszy Szabełek. To jest jego dzisiaj święto, piłkarskie święto, dlatego że tak naprawdę urodziny przechodził kilka dni temu, kochani, tak naprawdę. Natomiast piłkarsko ze swoją drużyną, ze swoją grupą treningową, kochani, przechodzi to dzisiaj. Także patrzcie, teraz idzie w drugą stronę, natomiast zobaczcie, jak szybko idzie, chyba kolega jeszcze dojdzie, tak? Uwaga, pięknie, pięknie. Aj! Teraz musi w drugą stronę iść, no. To uderzenie też ma fajną tą nogę, naprawdę takim podbiciem to bije, takim troszkę... No fajne ma to uderzenie, no, także zobaczcie, po raz kolejny Kudełek prowadzi. Myślę, że troszkę za szybko wystartował, bo kolega jego jeszcze jest na drabinkach. No właśnie, i mamy w tym momencie poślizg kudełkowy. Natomiast mimo wszystko naprawdę fajnie to prowadzi. Do tego mamy dribbling, mamy zwód i strzał tym razem niecelny. No. Zrobię teraz lewa, prawa. No dawaj szybciutko. A teraz tyłeczek widziałem. Lewa, prawa. Świetnie. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Bardzo ładnie. Teraz Guciora czas. I gol. Prawie tak miał być. No. Piłka jest fajna do robienia. Tak? Tego czegoś. No to fajnie. No to bawcie się dobrze. A jak to się nazywa? Ciężko mi powiedzieć. Trikala Nadia. Nie wiem, Misiuniu, naprawdę. Świetnie. Widzę, że coraz lepiej ci to myszko wychodzi. No i super. Natomiast Gucio chyba cały czas tutaj teraz dookoła świata się bawi. Natomiast Kudełek za sekundkę będzie startował, kochani, na drabince ponownie. I będziemy mu w tym momencie towarzyszyć. Słuchajcie, leci Kudełek w tym momencie na drabince. To już jest chyba jego ostatnie powtórzenie. I zmiana ćwiczenia treningowego. Jeszcze ze zwodem Kudełek, jeszcze strzał nam odda. Tak jest, jest strzał, piłka po brameczce, także oni w tej chwili, słuchajcie, szykują się do pojedynków, myślę, do meczyków 1 na 1. Natomiast Guciorek, dawaj jeszcze raz teraz, pokazuj szybciutko mi tu. Dookoła świata w jedną, potem w drugą. Próba. A potem ja pokażę. Uwaga. Najpierw do zewnętrznej, tak? Czy do wewnętrznej? Do wewnątrz. Dobra, najpierw do wewnątrz. Uwaga. Dobra, złapane, świetnie. Teraz próba na zewnątrz. Brawo! Super! No teraz Naśka. No. A mi ciężko. A no jeszcze to świetnie, to już coraz świetnie wychodzi. Najpierw lewa kapuje, potem prawa, ok? No, dobra. Najpierw lewa, potem lewa, prawa. Dobra. No. Wow! Brawo, skąd? Przez siatkę? Haha, gratulacje! Niesamowite, słuchajcie, no. Dobre, brawo! Słuchajcie, zza pola karnego, górą, ładnie to Gutek zapodał. Zobaczcie, tu jest linia pola karnego, natomiast Nasia w tej chwili pokazuje sztuczkę mamci, jest uwaga. Ale nie, nie spiesz się, Misiuniu, powolutku, bo się spieszysz, a mama nie ucieka. Ona idzie, ale nie ucieka, no. Uwaga. No. I proszę bardzo. Świetnie. Słuchajcie, natomiast przypominam, że my jesteśmy na urodzinowym treningu Kudełka. Także w tej chwili, kochani, Kudełek przygotowany chyba...
Z tej strony, zobaczcie, zaraz zobaczymy, na czym zabawa polega. Z jednej strony mamy grupę, z drugiej strony mamy grupę. Są drabinki, tu mamy dwóch piłkarzy, tam mamy dwóch piłkarzy. No zaraz zobaczymy, kochani, co dzieje się w tym momencie. Czyli tak, za bramką wbiegamy. Piątki i co? Aha, i zaczynamy pojedynek 2 na 2, tak? Aha, i zaczynamy pojedynek 2 na 2, rozumiem. Czyli w tym momencie, słuchajcie, Kudełek jest tu z kolegą, tak? Patrzcie. No, z Klauduszką może im być trudno, kochani, dlatego że Klaudia jest tutaj, no, taka najsilniejszą osobą na naszym tutaj treningu. Nie wiem, chyba jest rok, 2 lata albo... Patrzcie, jest odbiór. Ach, Kudełek za plecy tą piłę dostał. Leci na Kudełek za płotem. Za polem karnym, zaraz zobaczcie, a i chyba się to nie uda. Tym razem nie, ale przed sekundką ten strzał był strzelony i weszła nam piła do bramy. Patrz, Gutek, patrz! Patrz, wejdzie! Weszła! Widziałeś to? Słuchajcie, no niesamowite. Myślałem, że nie wejdzie, że to się nie uda. Słuchajcie, przypominam, że jesteśmy na urodzinowym. Zobacz, Gutek, że jest w bramce. A to tu jest jako gol. No tak, no weszła do bramki. Słuchajcie, Kudełek biega z kolei na boisko. Zobaczcie, są pojedynki 2 na 2. 3 razy z rzędu. Słuchajcie, no trener zachęca do zabawy i świetnie, dlatego że trzeba tu zdobyć gola, ale trzeba się świetnie bawić. Gutek próbuje jeszcze raz zrobić, słuchajcie, nie dość, że stoi za boiskiem, to jeszcze ma taki z siatki płot. Patrzcie, to siedzi 100%, patrzcie, to siedzi 100%, brawo Guciu, ale teraz weszło. Nie, weszło, ale zobacz, metry za daleko, brawo. To z fałsza? Z zewnętrzniaka, nie? Ja z zewnętrzniaka tak sobie, wolę z... Ale powiem ci, no pięknie to poszło, powiem ci, natomiast no metry za daleko, ale bardzo ładnie to... Rozumiem. Natomiast my jesteśmy cały czas, kochani, na urodzinowym treningu, kochani Kudełka. Tak jak mówię, miałem myśl, którą mi przerwali, trener zachęca do zabawy. Pamiętajcie, żeby w tym wieku zachęcać dzieci właśnie do dryblowania, do kiwania, kochani. Owszem, jak będą starsi, to najtańszym kosztem trzeba zdobywać bramki, jak najszybciej do bramki iść. Natomiast w tym wieku trzeba się jak najwięcej bawić i z tej zabawy mieć wielką radość. Natomiast Gutek cały czas, kochani, uparcie próbuje wkręcać. Zobaczcie, on jest za bramką, zewnętrzniak, do tego jeszcze sprawdza, kochani, wiatr, czy wiatr jest z nim, czy przeciwko. Teraz zobaczcie, chyba nie doleci, a może, a i nie, troszkę za blisko, ale teraz gol by był, Guciu, ale troszkę była za blisko. Która godzina? Mogę zobaczyć? Tak, zobacz, słuchajcie, Kudełek już jest na boisku, także zobaczmy teraz Kudełek razem z Klaudią. Myślę, że nie zdążyliśmy uchwycić gierki. Uwaga, Gutek mówi, że to siedzi. No zaraz zobaczymy. Nie. Brakło wiatru. Nie wziąłeś poprawki, że nie ma wiatru w tej chwili. Jeszcze raz, kochani, Kudełek biega na boisko z Klaudią. Rozpoczynają pojedynek zabawy. Zobaczcie. Ty robisz taką? Strzał. Palcami. Uwaga. Brawo, Klauduszka. Systemem hokejowym grają. Piłka jest w boisku do żółtych kapturków, czyli bramki hokejowe, kochani. Można za bramką... Graj, Kucio, co to chciałeś zrobić? Coś on się chciał tu rzucić na tą piłkę, kochani. No, nie. Jak bramkarz skoczył na tą piłę. Kudełek startuje, kochani, teraz za momencik do swojego biegu, natomiast Gutek w tej chwili... No, Ognia, jedziemy. Kręci, słuchajcie, piłkę taką górną po zewnętrzniaku, słuchajcie, natomiast jest w trakcie prób, ale zobaczmy teraz, bo to urodzinowy trening Kudełka. Zobaczcie, Kudełek wchodzi do grania. Nic się nie stało, misiu. Zobaczcie. Walcz, Kudziu, walcz, Kudełek. Super, pięknie, brawo. Graj. Brawo, Szymuś. Świetnie, brawo, Kudełek. Słuchajcie, a tutaj piłka guciowa cały czas mi lata. No blisko było, Guciu.
Teraz Kudełek nam zdobył, kochani, bramkę. Przypominam, że to urodzinowy trening Kudełka. Kochani, grają gierki 2x2. W tej chwili bardzo aktywna część treningu. Do tego, słuchajcie, Gutek, który cały czas nam szuka tutaj, słuchajcie, powtórki z rozrywki, ale to też się nie udaje. Metr za blisko. Tak, Misiu? Ach, dookoła świata to jest jeszcze inna jazda. Tatuś ci potem pokaże. Zobaczcie, Kudełek już znowu na boisku. Patrzcie. Na szybkości próbował kolegę, kochani, ale nie było to proste, bo kolega, słuchajcie, jest dużo starszy, wyższy. No, nóżka szeroka, czekaj. Natomiast w międzyczasie jeszcze korekty od trenera, kochani, jak spróbować następnym razem. No na tym to właśnie, kochani, polega. Natomiast pamiętajcie, że Kudełkowi nie jest tutaj łatwo i dobrze, nie ma być łatwo, kiedy Kudełek trenuje z młodszymi grupami treningowymi. Metr za daleko, Guciorek! Kiedy trenuje, kochani, z młodszymi grupami treningowymi, tam wtedy jest mu łatwo, tam wtedy, kochani, cały czas kiwa, drybluje, kochani, natomiast no, tutaj ma pod górę i o to chodzi, on musi mieć troszeczkę pod górę, po to, żeby potem właśnie, kiedy dojdzie do meczu z rówieśnikami, kochani, będzie widać tą wielką różnicę. Natomiast w tej chwili spróbuję, Gutek, patrzcie, z tamtej strony i troszkę brakuje, uwaga. No. Nie, nie przeszło to. Zobaczcie. I... Wow! Poprzeczka była. Natomiast słuchajcie, no, najważniejsze to znaleźć sobie chwilę, znaczy znaleźć sobie zabawę z piłą. Natomiast zaraz zobaczmy jeszcze raz Kudełka w akcji. Za sekundkę wyjdzie nam do gierek 1x1. Przepraszam, 2x2. Mówię 1x1, ale chodzi nam o 2x2.